Cześć, bohaterem odcinka Laila Kebab. Ja jadłem w Alei Krakowskiej, ale jest to bodajże sieciówka. Ma na pewno kilka lokali z tego, co widziałem w internecie. Na uwagę zasługuje tutaj ceny. Są troszkę niższe od konkurencji, więc ceny są bardzo dobre, jeżeli chodzi o obsługę. Mieści się w standardzie, jest miła, trzeba na kanapkę trochę poczekać, ale nie jest to jakoś bardzo długo, więc tu też jest wszystko ok. Natomiast lokal zostawia sporo do życzenia, akurat ten, w którym jadłem, bo jest to lokal bez toalety, tak zwany domek, budka taka, więc tutaj dużo do poprawy, natomiast lokalizacja jest bardzo dobra, bo jest to ruchliwy punkt Warszawy. I chciałem tu powiedzieć, że na tym plusy się kończą, bo kebab jest wyjątkowo średni. To znaczy niedobra jest pizza, bardzo taka twardowa, więc jak ktoś nie ma zębów, to ma problem. Sosy są byle jakie, czyli takie gotowce. Ja zamówiłem kebaba z serem, ser też nie był najwyższej jakości. I surówki też nie były najwyższej jakości, bo to była biała i czerwona kapusta. Mięso tak samo, jest to kupione w hurtowni, mięso gotowe. Także nie zasmakujemy tutaj jakichś smaków. Porcje są ok, jak za tą cenę są, powiedzmy, że dobrej wielkości, ani nie za duże, ani nie za małe. Natomiast oceniam tego kebaba na piątkę. Na pewno tu już nie wrócę, chyba że będę głodny i będę w pobliżu, ale no raczej nie polecam tego miejsca i nie przychodź tu ze znajomymi. No tak jak mówiłem, nie ma tu warunków do spędzania dłużej czasu. Jest tylko tyle, aby zjeść i wyjść. I to też nie zawsze, bo jeżeli jest upał, to niestety tutaj spocisz się strasznie. Także moja ocena to piątka. I przetestuję dla was jeszcze dużo takich miejsc i opowiem o nich. A na razie pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.